Jesteśmy na spotkaniu, w którym klub CKM Włókniarz Częstochowa dziękuję sponsorom za poprzedni sezon. Bez tych ludzi tak naprawdę żużla w Częstochowie by nie było. Tak, to prawda. Zdecydowanie tak. Bez tych ludzi, bez Wezmiasta Częstochowy nie byłoby szans na to, aby żużel ekstraligowy w Częstochowie był. No właśnie, widzimy tutaj dużą przyjaźń, duży optymizm ze strony nowej władzy miasta i chyba też spore nadzieje kibice oraz władze klubu z tym wiążą. Tak, potwierdzam, że to jest dla nas podstawa do tego, żeby tą drużynę zbudować na nowy sezon i w oparciu o te słowa, myślę, że przyjdą czyny, będziemy mieli podstawy do tego, by mówić, że Włókniarz wychodzi na prostą. Mamy już nowego zawodnika w barwach częstochowskich Lwów. Różne są opinie na temat Daniela Nemarka, natomiast czy on będzie takim zastępcą Jonasa Davidsona? Tak się przymierzamy, natomiast to jest inny typ zawodnika. Jonas raczej był startowcem, stylistą, natomiast Nemark walczy na torze. Walczy do końca, widowiskowo jeździ i myślę, że w tym kierunku należy na niego patrzeć. Za kilka minut nastąpi podpisanie umowy z Rafałem Sząbierskim. To jest chyba taki zawodnik, który przyciąga kibiców na stadion w Częstochowie. Tak, kibice bardzo go polubili, ma świetny kontakt z publicznością i myślę, że było naszym priorytetem, żeby jako Polak właśnie on podpisał kontrakt. Wspominał Pan wcześniej o tym, że wiatr zawieje ze wschodu. Mowa tutaj o braciach Łagutach? Nie wypowiem się na ten moment, dopóki nie będzie podpisów pod dokumentami, to wstrzymam się tutaj z komentarzem, ale tak. Z tego kierunku należy oczekiwać wzmocnienia naszej drużyny. Podpisał również kontrakt Peter Carson, tak pan mówił, doświadczenie. Natomiast ja chciałem się zapytać, bo Włókniarz po stracie Rune Holty nie ma takiego lidera, który gwarantowałby zdobycie powiedzmy 12 punktów. Czy jeszcze w tym kierunku będą prowadzone rozmowy? Tak naprawdę wielu zawodników wolnych już nie ma, natomiast no, szukacie jeszcze kogoś, takiego lidera? Takiego asa nie ma na rynku w tej chwili. Jedziemy w kierunku raczej wyrównanej drużyny, w której każdy jej członek zdobywa minimum 8-9 punktów. Co ze sprawą sponsorów? Czy szukacie nadal? Są jakieś już powody do optymizmu? Czy w nazwie Włókniarza Częstochowa będzie jakaś firma? Takie rozmowy są prowadzone. Oby się skończyły powodzeniem i taki sponsor się pojawił. Może nie jeden, może dwóch. Na koniec jeszcze pytanie o trenera, Marek Cieślak. Jest ta opcja jak najbardziej możliwa w przyszłym sezonie? Jest możliwe, jesteśmy z nim w stałym kontakcie, także sprawa jest rozwojowa. Nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję, że pójdzie w dobrym kierunku. Chciałbym w tym gronie naprawdę pogratulować Rafałowi decyzji, podziękować za ten sezon i życzyć mu, żeby to objawienie sezonu to nie było jednorazowe. Żeby kolejny sezon to już był bohater sezonu, nie tylko dla nas, ale i dla kadry narodowej. Rafał, wszystkiego najlepszego.